No ja pracowałem 12 lat w tej redakcji jako prowadzący, szef tej redakcji długo, jako reporter przez właściwie wszystkie te lata. To po prostu nie jest materiał z programu informacyjnego. No tak się nie robi materiał do programu informacyjnego. To jak zrobić taki właśnie rzetelny materiał? Na czym on powinien się opierać? Na jakich zasadach? Znaczy, raz, że to jest dość kluczowa sprawa w każdej redakcji. To jest decyzja, która zapada, o czym dzisiaj mówimy ludziom. Co jest rzeczą najważniejszą? Nie przypominam sobie, żeby przez 12 lat pracy w wiadomościach, ale mogłem czegoś nie widzieć, kiedy byłem za granicą, w Rzymie albo w Waszyngtonie oczywiście, albo gdzieś w podróży, ale na pewno w czasach, kiedy byłem szefem tego programu, żebyśmy robili materiały o prowadzących innych stacji telewizyjnych tego typu. No to jest raz. No dwa, naprawdę, no rano gdzieś zbiera się kolegium. Dziennikarze tego programu, reporterzy tego programu, szef tej redakcji. I wspólnie decydują o tym, jakie są najważniejsze sprawy, o których dziś chcemy powiedzieć Polakom, o których dziś chcemy powiedzieć naszym widzom. Nie bardzo rozumiem decyzje, które sprawiły, że właśnie taki materiał powstanie i właśnie w taki sposób on zostanie zrealizowany. Ja naprawdę proszę o tym pomyśleć. No, zdarza mi się komentować wydarzenia polityczne od bardzo wielu lat. I mogłem lubić albo nie lubić jakiegoś polityka, ale nie wydaje mi się, żebym kiedyś przekroczył granicę i mówił w sposób obraźliwy po prostu dla tej osoby, o tej osobie. To naprawdę mogę się nie zgadzać z decyzjami. Mogę uważać, że ta osoba nie powinna sprawować tej funkcji. Ale to wszystko można powiedzieć na różne sposoby. No nie tak po prostu. I to, ale uważam naprawdę, to w tej sytuacji sam myślę o sobie, jak ja mówię o ludziach, których postępowanie nie akceptuję. I wydaje mi się, że są granice, których przekroczenie po prostu jest niepotrzebne albo niedopuszczalne. Czy teraz, bo pan ma doświadczenie właśnie jako prowadzący, ale też jako redaktor naczelny Wiadomości, czy pan odczuwa jakiś taki wstyd za tą redakcję teraz? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo w całości na przestrzeni ostatnich lat obejrzałem Wiadomości dwa razy. Więc no trudno by mi było komentować ogólny stan tego programu. Ale dochodzą do pana pewne głosy z internetu, czy tam od ludzi z branży, co tam się wyczynia? Oczywiście, że dochodzą, ale no naprawdę chciałbym być rzetelny. Jeżeli o czymś mówimy, to chciałbym móc się powołać na konkretne bardzo przykłady, a tych konkretnych przykładów poza tym materiałem, o którym już mówiliśmy, no ja bym w głowie nie miał, więc nie oglądam. No cieszę się, że jest TVN24 i Fakty i że jest tyle przeróżnych portali, tyle przeróżnych gazet, gdzie można znaleźć naprawdę bardzo różne spojrzenie na to, co dzieje się w naszej polityce i cieszę się, że mam tak dobre, wiarygodne źródła informacji. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.